Cześć i czołem, witajcie, tu wasz Mike w Euro Truck Simulator 2, oczywiście w mojej pięknym moim Mercedesie. Mercedesie, ostatnio mówiłem w ostatnim odcinku, przepraszam bardzo, tam dopiero później skapnąłem się. Mówiłem tam w ogóle moja Scania, a to przecież nie Scania, a Mercedes. Tak, takie ładne logo, nie? A ja pomyliłem je, ale dobra. No ja nie wiem co za buga mam z tymi kokpitami, że ich nie widać, ale dobra, mniejsza z tym. Dzisiaj wypróbujemy sobie, podkręciłem trochę mikrofon, ponoć mnie słabo było słychać na ostatnim nagraniu, nie wiem, to powiedział. No zobaczmy, teraz mi się zdaje, że będzie aż za głośno, ale to będzie taki testowy. Jak widzicie, jestem sobie, już wam mówię, w Linkoping. Po prostu Södertälje nie było przesyłek żadnych ciekawych. A z Linköping dostałem rynek przesyłek. No. Dostałem z Linköping do Vaxio przesyłkę. I ogólnie tu się przespałem, bo już mi się kończyła zmiana, więc... Witam was wczesnym rankiem w Eurotrucku, no i co? Odpalamy, zapalimy jeszcze światełka, bo jest rano wcześnie. O, i daleko nad nie mamy. Jesteśmy prawie pod naszą spedycją, z której mamy wyruszać, więc co? Ruszamy, nie? Nie, mam nadzieję, że teraz będzie już lepiej ten mikrofon, którego mogę oddalić chyba teraz. Tylko nie wiem, jak on będzie mi zbierał teraz te moje klawiaturę. Ale się przekonamy, nie? Kolega mi mówił, teraz ciekawe, czekajcie, czy ja... To jest pytanie. Chyba tu trzeba wjechać. Tak, tu są przesyłki. Oj, nie wyrobimy. Kolega mi powiedział, że słabo mnie słychać coś i żebym kupił sobie lepszy mikrofon. Mikrofon chcę kupić, tak. Na razie do kłopio mam też. To już daleka droga. Tu jest 200, to będzie chyba akurat na taki odcineczek. Krótki odcinek, krótki, no bo jakoś tak mam wenę. Jedziemy do Kuene Nagel, jakaś firma, nie znam. Co, bierzemy sobie puste palety z Ikei. Co mówi, że no mnie słabo słuchać, tak, no, nie wiem, no tak se to przemyślałem i nie wiem, no na razie jakoś nie mam jakiejś potrzeby mikrofonu kupowania, tak? Kupować tylko tyle. Jak sprawdzałem sobie takie mikrofony, wam powiem szczerze, do 120, no to tak słabo, a więcej mi na razie nie stać wydać i tak trochę kichowa to, a nie chcę za bardzo, za jakoś tam ciekawego kupować dobrego od razu, bo będę go miał i co? No poza tym, on myśli, że co, mikrofon kupię, tak, i od razu będę miał wyświetleń więcej, tak, że będzie was więcej. Mi się zdaje, że chyba nie o to chodzi, żeby mieć od razu dobre wszystko i... Dlaczego mi nie pokazuje trasy? Jedziemy sobie tu. Od razu mieć wszystko, od razu full, tak, mieć fajne logo, mieć w ogóle intro, kurde, zajebiaszczę, o, dobrze powiem. I wszystko, nie? Moim zdaniem tak, to jest... Chodzi się po trochu, tak, ja dopiero zaczynam. Zobaczymy, no, ostatnio miałem przerwę, tak, no, przepraszam, że nie było odcinku długo. Chyba z tydzień chyba nie było odcinka, mi się tak zdaje. No, ale no, jakoś, no, weny brak mi. Ostatnio
Jak widzicie, na razie zawieszyłem tego assassina, bo z tego co zauważyłem, to pierwszy odcinek jeszcze jako tako miał wyświetlenia. Dużo obejrzeliście, dużo was obejrzało go. A już te następne tak jakoś tak widzę, że tak słabo oglądacie. Chyba wam się coś nie spodobała ta seria. Ja grałem na ludzi, gram tak i tam gram tak jak gram, no nie. Nie mam żadnego scenariusza na teraz, jak do was gadam. Nie mam żadnej kartki, nie mam nic. Po prostu gadam to, co mam sobie akurat w myślach gdzieś sobie za ten. No i tak sobie do was gadam, bez sensu i w ogóle. A, jechał mi. No, znam mojego kolegę Redoxa, pozdrawiam, może ogląda moje odcinki. Ja go czasami oglądam. Kolegę mojego, który też zaczął nagrywać na YouTube'a, no i on w sumie tam mniej gada. A ma więcej wyświetleń, nie wiem, może ja za dużo gadam. Kot mi... Kot na mnie... nie zaatakował. No nie, chyba ją kiedyś... oddam albo co, bo... O masakra. Safira, naprawdę musisz. Nie wiem, ona jest chyba zazdrosna. Nie mogę nic zrobić, kurde, bo ona ten... Gadam do siebie i ona już myśli, że kurde, jest mnie walniętkę. O matko święta. No i wybiła mnie z rytmu. Co ja gadam? A dobra. Posiedzimy w ciszy. W takiej ciszy, że będziecie pewnie wszystko słyszeli. Jest, spędzi. Tak. Teraz się śmiejecie. O, nie umie jeździć. Co on robi? Ej, achievement get. Znak zaliczony. Ech, ja nie wiem. Nie wiem. No mówię, on tak jakoś ma dużo wyświetleń. Nie wiem, ty... Tak mnie trochę tak dziwnie wygląda te jego wyświetlenia, ale... Tak jak mówię, tam mówił, żeby... Kolega mówił mi, żeby mikrofon kupił. Kupił mikrofon. Mikrofon mogę kupić, ale... No nie wiem, czy to naprawdę na razie jest najważniejsze. O, kup sobie mikrofon, zaraz będziesz miał wyświetleń. Mówię, tak akurat. Nie. Wątpię, żeby to mi przyniosło więcej wyświetleń na kanale. A jak widzicie, sobie trochę dodałem zabawek na środkową deskę i pani nam się tutaj maka. Mamy też Jezu, jak to się nazywało? Kompas, matko. Dobrze, przypomniałeś sobie, brawo. Pewnie tak, nikt was nie ogląda już do końca, więc może się zamknę. Dzisiaj mam trochę humor do bani. Mówię, a nagram sobie odcinek, bo... A nagram może akurat. Ale co ja mówię? Ja pier... O, walnie, 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 walnie. No, walną. Uszkodzenia poszły. O, matko świetnie. Ale ci ostatnio scenie... Te tygodnie są takie teraz, takie głupie. Nie, było trochę mrozu przyszło u nas, do mnie i teraz znowu zdać zaczął padać, tak pada i pada. Ja nie wiem, to jest naprawdę już tak nudne. Przez tą pogodę chyba też mi się trochę odechciewa tego wszystkiego, bo pogoda jest naprawdę masakryczna ostatnio. Dzisiaj jest 1 grudnia, jak to nagrywam. Mamy już 1 grudnia.
Koniec roku już zaraz. Święta, zapasem. Ale ich dziś duru. To że tak jeżdżę, ale ta mój kot się zachowuje jakoś dziwnie. Kurde. Zadrapał mi, no. Nie polecam wam kotów naprawdę. Jeszcze jak macie, jeszcze mieszkacie w domku. Tak, chcę wyjść. Chwileczkę, poczekajcie. No, jestem już. Oczywiście kot musiał wyjść. Z masakra z tym. O, puść. Ale co ja zrobię? Jestem gadatliwy. Ja nie umiem tak jak ten mój kolega. Nie, Bredox tylko tam czasami gada, coś powie, witajcie ten i później cały odcinek nie gada. Ja tak nie umiem. Ja nagrywam sobie po to, żeby właśnie się wygadać, żeby coś sobie pogadać, nie wiem, od rzeczy i nie, takie wiesz. Pierdoły czasami gadam, ale ja tak mam, no. Nie wiem, nie umiem siedzieć cicho. Zobaczymy jak ten mikrofon teraz, ja nie wiem czy nie będzie teraz za głośno. No ale już, jak ja mówię, ja nie jestem żaden profesjonalista, amator, zaczynam dopiero, testuję wszystko jeszcze cały czas, więc... Po prostu na razie ja... Ostatnio się wygadałem ładnie w ostatnim odcinku, tylko nie wiem ile was to oglądało, bo tam wyświetlenia takie sobie są. Ale mam nadzieję, że chociaż obejrzeliście ten odcinek do końca. Nie wiem czy w ogóle mnie teraz oglądacie. Ale ci co mnie teraz oglądają, to mam nadzieję, że obejrzeliście i ostatni odcinek do końca. Bo powiedziałem tam szczerze co sądzę o mojej tej działalności, powiedzmy na YouTubie. Działalność. A po prostu amatorskich nagraniach z grania w Eurotrucka i nie tylko w sumie. Zaczynam jakieś... Coś szukam po prostu, no. Szukam co wam nagrać. Ten Assassin chyba się nie wiem czy przyjął. Za bardzo nie. Nie wiem, tak kiepsko mi, bo naprawdę widzę, że nad Eurotruck, tak? Ma wyświetleń, oglądacie, trochę was mnie ogląda, coś tam obejrzy, nie wiem, czy w ogóle tylko włączy i wyłączy, czy ogląda do końca, ale coś tam mnie ogląda. Ale nie widzę żadnych rezultatów, nie wiem, ani lajka nie dacie, albo nad negatywa. Negatywy też przyjmuję, te kciuki w dół też przyjmuję, bo przynajmniej wiem, tak, czy wam się to podoba, czy wam się to nie podoba. To jest dla mnie ocena, tak? Albo nad komentarz, no. Tam jednego gościa usunąłem, przepraszam cię, jeśli może dalej mnie oglądasz. Ale no... Ja czasami tak mam po prostu, to było pod wpływem po prostu agresji. Jak zobaczyłem... A sam nie lubię jak mnie ktoś poprawia i... Wiem, że zrobiłem błąd, że źle tam powiedziałem tam FH czy coś tam. Taki błąd też był, że taki no... Ale ogólnie przyjmuję, no, nie wiem, no, piszcie coś, nie wiem, że w ogóle ktoś ogląda mnie, takie, nie wiem, tak, to jest dla nas, to jest właśnie, dla tych, co kręcą, właśnie komentarze, lajki szczególnie, bo wyświetlenia do wyświetlenia, tak, co, wejdziecie na chwilę i wyświetlenie już jest, tak, nawet ja czasami wejdę na swój film, żeby coś zobaczyć, jak on tam się wyświetla, coś, obejrzę go sobie i mam wyświetlenie, tak. Wyświetlenia nie jest łatwo, nie jest trudno nabić, wystarczy ktoś wbije na chwilkę i już ma wyświetlenia nabite. Dlatego YouTube badara właśnie te lajki, bardziej patrzy pod względem lajków na tych właśnie ludzi co kręcą na YouTube'a, tak? Bo to się bardziej liczy, bo to przynajmniej wtedy widać. Takich ten, ale ogólnie i negatywy, no mówię no. Ja czekam tylko na lajki, po prostu. Jak mówiłem.
Łapki w dół też przyjmę. Bo to jest wasza opinia. Co sądzicie o tym filmie? O moich wypowiedziach, moich wypocinach. I tyle. Mam ostatnio marudne odcinki, ale trochę mnie to... Nie wiem, znajoma mi je ta namówiła. Nikki Knight, która się podpisuje, serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie ją, Nikki Knight, która pod którymiś tam początkowymi odcinkami się podpisywała, komentarze mi dawała, no ale później jeszcze mi się pytała, co ma napisać. Ona mnie namówiła do tego trochę, żebym wrócił, pokazała mi filmiki i żebym wrócił. Tak wrócić. To teraz już nie jest tak łatwo. Ale to już mówię w ostatnim odcinku, to ja będę się powtarzał. Ale muszę coś gadać, no... Mówię, no, ja nie umiem. Ja się boję, jak teraz ten mikrofon, ja go podkręciłem trochę. Jego czułość, ale... Coś czuję, że on będzie... Czuję, że czułość będzie za mocna. Nie, zobaczę, no. Ogólnie wróciłem do takich schematów nagrywania, tak jak mi się będzie chciało, tak jak ja po prostu będę chciał sobie pograć w Eurotrucka, to sobie wtedy włączam nagrywanie i będę z wami jeździł, bo próbowałem to poniedziałek, wtorek, środę, no ale tak dla mnie jeszcze za mało, no. Jeszcze żebyście, mówię, no prosiłem, żeby ktoś tam dał jakiś komentarz, nie wiem, jakieś pytania. Może jakiś, nie wiem, temat do rozmowy, coś, nie wiem. Wiem, że nam dwójka, no i YouTube dwójka, Wohuna czy kogoś tam, no ale... Coś trzeba mieć pomysł, tak? Jakiś... A się może lepiej zamknę, co? Będziecie oglądać widoki. Będziecie słyszeć moją klawiaturę tylko, bo nie chcę wam wyłączać mikrofonu, bo będzie taki pstryk słychać. Niestety tam nie jest za dobre to wyłączenie. Jeśli się nagrywa głos, to słychać to wyłączenie, więc... Kawę sobie zrobiłem, a będzie zimna. Ale nie moje przełykania, to jest życie. Ale co, no jestem w ciężarówce, tak? Właśnie, muszę tu sobie kubek gdzieś postawić. No tam, gdzie ten telefon, zamiast telefonu kubka sobie postawić. Będzie moja tam kawa stała. Albo tu, gdzie ta pani. Bi. Śmieszne są te. A, o, Ika. Hejo. O, to siedzisz. Kolega jedzie też do Ikei. Ciekawe, czy do Waxio. Oj. Widziałem pewien mikrofon Trust Strader. Jakiś nowy Trust gdzieś tam widziałem w Euro RTV OGD chyba i w MediaMarkcie chyba go widziałem też. Patrzę na takie sklepy, kurde, o elektronicznie, ale widziałem tam ten Trusta takiego. On był za 120 zł, nie wiem. I szukałem o nim opinii w ogóle, czy to warto kupować, czy nie, ale jakoś na razie widzę, że tylko jakieś czeskie opinie na YouTubie są i w ogóle jakieś na stronach czeskich w ogóle. Ale w sklepach polskich też on jest i jestem ciekawy jego. Bo poprzedni był taki wonać słaby, no trochę było słychać te szumienie i trochę był czuły, jak dla mnie. Jak oni tam gadali, chociaż... Wiesz... Oj.
A nie, udało się. Ja tak myślę, bo też myślę pod tym kątem, jakbym miał kiedyś kierownicę, tak? I bym na lewa jeszcze nagrywał, to żeby później nie było za czuło, nie? To... Bo ta kierownica, jakbym kupował, to raczej Driving Force'a. Jest niestety najtańsza. O jest. Przepraszam bardzo. Jestem hamem. No, dojechaliśmy do Waxio. Był taki krótki odcinek będzie. Ale cóż, oj, o ten tam się mi chce wpienić. O, tu się zrobił jeden pas, lol. A jakiś FedEx za nami jedzie. Ja nie lubię tej firmy FedEx. Zobaczymy jak będzie ta. Dobra. Co idzie? Dobrze, że te ronda mają takie porobione, nie? Szerokie. Ciężarówką tu jest łatwo wykręcić, a nie? Jak te polskie ronda. Są masakryczne. Ja współczuję naprawdę. Ja wiem jak autobusy tam na takich rondach zakręcają, a... Tu? A tu. Kuchen Angel. A to jest kuchenny Angel. A ja tu mam w ogóle inną nazwę, lol. No ciekawe, dobra. Będzie ciekawie. Wyprostujemy teraz. O. Nie wiem, lubię tą perspektywę przy parkowaniu. A mi się podoba to ogólnie parkowanie, nie? Tirem, to jest takie ciekawe. Ja z rana w ogóle widzę jak u mnie Biedronka parkuje koło Biedronki. Jezu, Biedronka parkuje tak. No Biedronka, ciężarówka z Biedronki nie podjeżdża do Biedronki i się wyładowuje i podjeżdża koło tych samochodów, moja kurka. No proszę, piąty level. Bo weźmiemy ładunek o wysokiej wartości. No i co moi mini? Koniec naszego spotkania. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca moich wypocin. Albo wyłączyliście sobie dźwięki, tylko oglądaliście widoki. Ja was pozdrawiam. Zapraszam do komentowania, lajkowania, łapki w górę albo w dół. Jak chcecie, to już jest wasza decyzja. I czekam też na komentarze oczywiście. Bardzo czekam, bo przynajmniej będę wiedział, co myślicie o moim w ogóle wypocinach, o moim gadaniu. Ja się przyglądam tak sobie tej Mercedesowi. No, po co? Do zobaczenia, cześć, czołem, pa pa!